Bądź pewny, że nie przeoczysz żadnego filmu od Juniorskiego. Kliknij w subskrybuj oraz dzwoneczek, aby załączyć powiadomienia. Dzisiaj w Robloxie! Troszeczkę pokrzyczymy! Juniorski, nie zapomnij sobie założyć pieluszki od córki, żebyś fotela nie zesikał, lol. No, siemanku, szedmanku, z tej strony Tommy and welcome back to Roblox! My teraz zagramy sobie dzisiaj po raz kolejny w Robloxa Trip It Lurks. To jest taki horror, dlatego też, jeżeli jesteście na słuchawkach, to ściszcie sobie, bo pewnie znowu będę tutaj krzyczeć, moi drodzy. Nie wiem, o co tutaj w tym chodzi, ale polecajcie mi u mnie na Discordzie, w komentarzach, czy tam na pokoju Roblox w trybie, moi drodzy. Zagramy sobie, żeby troszeczkę pokrzyczeć. Jeżeli chcecie, abym dalej korzystał z Discorda, dajcie znać koniecznie w komentarzach hashtag juniorski Discord. Lecimy sobie, bebe! Dobra, okej, okay, controls, WSAD, movement, left, okej, flashlight, okej, czyli spoko. O, znowu Suzy tam jest, Suzy, Suzy! Siema, Suzy, pa, jak się przeciągała, widziałeś to? Tu jest tyle chapterów? O, chapter is locked until the previous one is completed. Czyli musimy skończyć chapter pierwszy, później drugi, później trzeci, czwarty, piąty, szósty, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. Nie wiem, czy ogramy sobie dzisiaj wszystkie chaptery. Nie kop w tym kocu! Co za koco po... i co? No i co, nie działa? O, nareszcie! Oh my god, dobra, jesteśmy! Co tutaj trzeba teraz robić? Okej, okay, dobra. Ale nie ma dźwięku chyba w tej grze. A w ogóle... Zobaczcie, jakim ja jestem wielkim człowieczkiem. O, jednak są dźwięki, okej. Okay. Jednak teraz się już dźwięki pojawiły. Dobra, zobaczcie sobie w ogóle, jakim ja jestem wielkim człowieczkiem, więc wydaje mi się, że już tutaj gramy sobie jakimś dzieciem. Dobra, czy ja mogę tutaj coś oglądać? Coś tam? Nic nie mogę tutaj robić. Dobra. O, interact. O! Juniorskiew? To ja tutaj śpię? Czy to jest Evelnum? Grim. Kto to jest Grim? 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 Brother, get out of my room, please. Wyjdź z mojego domu, okej. Okay. To ci zgaszę światło. Ja sobie tutaj może też światło zgaszę, okej, okay, dobra. I wychodzimy, dobra, czy ja muszę iść tutaj, interact? O, tu jest łazienka, ale oszczędzajcie światło, no dlaczego tutaj wszędzie jest światło zaświecone, to ja nie wiem. O, jak możemy tutaj fajnie, pięknie, szybko biegać, dobra. Moi drodzy, zgaśmy tutaj wszędzie światło, bo wydaje mi się, że to jest nasz cel w tej grze, żebyśmy tutaj po prostu wszędzie światła pogasili. No chyba, że ktoś tutaj za chwileczkę... 9:49, ale rano czy na wieczór? Bo ja teraz nie wiem, czekaj. Dobra, pogadajmy z nim, talk. Father, to jest ojciec mój? I'm going out to buy some groceries. Idę kupić coś tam, jakieś dziwne rzeczy. Make sure you go to bed by 10. Czyli musisz spać o godzinie 10. Dobra, mogę drzwi zamknąć za nim? Dobra. Zamknąłem za nim drzwi. Poszedł sobie. Zgaśmy może tutaj światło, żeby nie było sceny. Ale czy ja naprawdę tutaj muszę iść o 10? Czy jak to tutaj mam być? Nie wiem. Ale o, jest już 9:50, więc tutaj rzeczywiście czas idzie. Czekajcie, a może tutaj coś, jakieś dziwne rzeczy? Tutaj sobie po prostu wszędzie... O, interact, ja jestem ciekawy, jakim cudem ja tam dosięgam, skoro jestem takim małym człowieczkiem. Ale no... O, tutaj mogę otworzyć? Nie, tutaj się nie da otwierać. Tutaj też coś jest dziwnego. Pyk, pyk. O, tego się tutaj otworzyć nie dało. Ty, bo ja tutaj szukam bardzo fajnych rzeczy. Dobra. Mamy już tutaj wszystko sprawdzone, nic tutaj nie ma, więc możemy zgasić światło. Ja, już jest 9:55? 56? A co jak nie pójdę spać o 10? To co się stanie? O, mommy and dad! Mama i tata, gdzie jest mama? A oni tutaj mają też łazienkę swoją? No oczywiście, no jakbyś inaczej, ale wszędzie tutaj się światło świeci, więc ja postanowię tutaj po prostu wszędzie światło pogasić, bo to nie może tak być, bo otwieram im wszędzie tutaj w szufladach i w ogóle wszędzie... I should go to bed, powinienem iść spać. A ja nie chcę iść spać, I'm not allowed to do this, nie mam tutaj obowiązku tego zrobić, albo raczej nie mogę. Dobra, jest godzina 10, pogasiliśmy wszędzie światło, tak żeby ojciec tutaj nie wrócił. I nie wiedział, co się stało. Dobra, czy ja mam teraz iść spać? Wydaje mi się, że tak. Czy to już był pierwszy chapter? Chyba tak. Nie wiem, dobra. Sleep! Moi drodzy, możemy iść spać? I co teraz się stanie? O, znowu muszę czekać 5 minut, aż się wgra kolejna sekwencja? No naprawdę? O! Co to? Jednak chyba chcesz wszędzie zaświecić światło. A tutaj, tak jakby się mój chyba pokój zmienił, czy to jest cały czas to samo? Cały czas to jest, tam jest w ogóle jakieś graffiti, co tam pisze? Nie wiem. Ale to jest jakiś alarm. What's that noise? Co to jest za dźwięk? To chyba stąd dochodzi. Ale ja się trzęsę. Może to u mojego...
Nie ma go! Co się stało? I dlaczego on tutaj ma takie zabarykadowane okno? O co mu chodzi temu typowi? Chyba tutaj wszędzie światło zgasiłem, a teraz jednak bym chciał, żeby wszędzie było zaświecone. Dobra, interact, interact. 11.12 i ojca jeszcze nie ma? No on poszedł tylko kupić jakieś pierdoły. A go nadal nie ma. Zaświeć tutaj światło. Ja sam wychodzę. It's locked, I don't have the keys. Jest zamknięty, nie mam tutaj kluczy. Hello, czy to jest tutaj może? Nie, ty... ale wszędzie są jeszcze szafki potwierane i to jest w sumie dosyć spoko. Ty, telewizor tu... Może u mamy i taty coś się... Nie, wydaje mi się, że to tam. Klucz! Pick up. Wziąłem jakiś klucz, który pewnie będzie kluczem, wiecie do czego? Do sukcesu. Nie, no żartuję, ale to będzie pewnie klucz do tego tutaj. Unlock the door. Nie wiem dlaczego, ale mnie tak troszeczkę ciarki przechodzą. Chapter 1? Exploration. Chapter 1 tak jakby zwiedzanie, ale czego zwiedzanie? O, mogę iść? Exploration. Co? Co mój ojciec tutaj robi? Kawę? Inspect. Looks like a machine of some sort. Wygląda jak jakaś maszyna do czegoś tam. Może to jest rodzik samochodzik, on ty lody robi? Inspect. A mannequin, czyli że manekin. Inspect. Co tutaj mogę zrobić? Looks like there's something here. No ale no to otwórz to, jak tam coś jest. O! Nacisnąłem i dalej możemy tutaj iść? Wow! Ja się boję tak troszeczkę biec, że za chwileczkę mi coś tutaj wyskoczy, żeby sceny jakieś nie było. O, tu jest jakieś światełko. Ja już chyba tam nie mogę wrócić. Dobra, biegniemy po prostu przed siebie. Moi drodzy, czy robię... Jezus Maria, może być straszny, tak! Jezus Maria, może być straszny, tak! Co to jest? Znowu się budzę? To mnie wyrzuciło chyba z tej piwnicy. Mam? Mamo? 11.59. Znowu po raz kolejny mamy 11.59. Mamo? Mamusiu! Grim? Grima też nie ma. I'm not allowed into the basement. Nie mam pozwolenia iść do piwnicy. No przecież przed chwileczką tam byłeś. A klucza jak nie było, tak nigdzie nie ma. Mimo, że tutaj są... 10. 12. Mogę stąd wyjść? It's locked, I don't have the keys! Nie mam tutaj żadnych kluczy! Oh no! No i ja jestem tutaj sam teraz! Ja się mega boję. W ogóle ja chciałem powiedzieć, czy Roblox może być straszny i nagle takie coś? Okej. Okay. No, czy ja muszę teraz wszędzie światła pokazać, czy co ja tutaj muszę teraz zrobić? Może tu gdzieś będzie jakaś, jakiś kluczyk? Tu, no, exploration, no ja wiem, że tutaj... I should probably go back to bed. Wydaje mi się, że muszę iść z powrotem do łóżka. No dobra, no to idziemy spać. Mimo, że nie ma nikogo, nie ma mojego brata, coś się stało dziwnego w piwnicy, to stwierdzam, muszę iść spać. Idźmy spać, może tak będzie po prostu lepiej. Dobra, i co teraz? Co teraz się stanie? Dawaj mi teraz tutaj kolejny chapter. Nie, to nie jest kolejny chapter. Ale znowu po raz kolejny się budzimy. My już się budzimy drugi raz w ciągu chyba 15 minut, nie? I nagle tak po prostu wstajemy. No i co? Która jest godzina? 2.01. Ojciec chyba przyszedł i poszedł do piwnicy. Tylko dlaczego on nie umył butów? O, tu się coś świeci chyba teraz. No, co jest teraz grane? Nie mogę tam wejść. Może muszę znowu... Emergency broadcast, please pay attention, this is not a test! O nie, rząd coś teraz mi tutaj wysyła jakieś sygnały. Ja się może schowam tu, czekajcie, ja się schowam tutaj i będę stąd patrzeć na telewizję. 2.01 już jest? No to nie jest test, no ale to co? To co? Secure all entrances to your house. Zabezpiecz wszystkie wejścia do swojego domu? Co? Co tu? Cover windows with objects. Remain inside your house. Ale to jak ja mam tutaj zabarykadować? Jak, skąd ja mam wziąć te obiekty? Bo tutaj... Ja muszę teraz jakoś tutaj... Do not attempt to interact with anyone outside. If any family member goes missing, do not attempt to look for them. Jeżeli ktoś, członek z rodziny jest poszukiwany, to nie szukaj go. Should an object in your house start moving on its own? Jeżeli jakiś obiekt się zacznie tutaj ruszać po swojemu, do not attempt to investigate. Nie dotykaj go. Should a humanoid figure appear in your house, remain calm. Jeżeli ktoś się pojawi u ciebie w domu,
bądź spokojny. Do not attempt to investigate. Nie szukaj niczego. Turn off all lights and remain silent at all times. Oh my god! Ja się mega teraz boję. Nie! Nie! You just give you there... Ojciec, there's something outside following me. I lost my keys running from it. Open the door quickly. Otwórz szybko drzwi, bo straciłem klucze. Jak szedłem... Oh my god! Miałem nie otwierać, ani nic takiego robić. Dlaczego znowu zrobiłem coś innego? You died! Umarłeś? Cover all the windows. Wszystkie drzwi pozasłaniaj. Okna! Dlaczego mówię na windows drzwi, skoro door to są okna? Czy jakoś tak? Muszę chyba wszystko od nowa robić, prawda? Oh my god, czyli muszę grać wszystko od początku. No dobra, porozmawiamy sobie z nim tutaj. Get out of my room, please. Okay, please pay attention. This is not a test. Musimy teraz tutaj, moi drodzy, znowu poczekać. Ja już tutaj wszędzie sobie pogasiłem światła, tak profilaktycznie, wiecie o co chodzi. Nie otwieramy teraz temu rzekomo naszemu ojcu. One minute from the start to this break, I hostile entity of unknown origin will be in your area. Czyli, że ktoś jakieś tutaj... Obecność jakaś nieznanego pochodzenia będzie w twoim otoczeniu. Secure all entrances to your house. Cover windows with objects. Tylko jeszcze nie wiem, jak tutaj zasłaniać, wiecie, jak te drzwi jakimiś obiektami albo coś takiego. Wydaje mi się, że najpierw musimy sobie tutaj poczekać, aż ten rzekomy nasz ojciec tutaj przyjdzie. Wydaje mi się, że w łazience nie ma tutaj żadnych okien, więc to jest w sumie dosyć spoko. Interact. I co jeszcze tutaj musimy zrobić? Do not attempt to interact with anyone outside. If any family member goes missing, do not attempt to look for them. No tutaj mi pisali, że muszę na nich uważać, żeby nic nie otwierać. Should an object in your house start moving on its own, do not attempt to investigate. Czyli że możemy go tutaj sprawdzać, wiecie o co chodzi. No pogasiłem już tutaj wszędzie praktycznie okna. In your house remote call, czyli muszę tutaj się uspokoić. Jeżeli ktoś się pojawi u mnie w domku, do not attempt to investigate. Dobra, no nie będę tutaj nic już sprawdzać. Poczekam jeszcze tylko... Remain silent at all times, czyli bądź cicho, czyli nie mogę chyba nawet tutaj biegać po tym domku. Okej, dobra. I co teraz? Teraz tutaj pewnie ojciec przyjdzie. Ale nie mogę jeszcze tutaj nic zasłaniać. Patrzcie, chyba że pójdę do góry. Bo przecież tutaj coś było takiego, widzicie? Tu jest zasłonięte, ale czy ja muszę to wziąć i to podzielić jakoś na okno albo coś takiego? Wydaje mi się, że nie. Ojciec! Ojciec już puka, okej. Junior Skip, are you there? Nie ma mnie tam. Nie ma. There's something outside following me. I lost my keys running from it. Open the door quickly. Nie otwieram tutaj niczego. Nie wiem w ogóle, co mi teraz tutaj podpowie, co ja teraz tutaj mam zrobić, ale ja może sobie pójdę po prostu do góry i spróbujemy sobie już tutaj pomalutku pozasanić te nasze okna. Nie, no dalej nie działa. Czekajcie, bo ja może sobie tutaj zamknę drzwi. Może sobie tutaj po prostu postoję i poczekamy, zobaczymy, co on teraz tutaj zrobi. Czy może mi ktoś tutaj podpowiedzieć? Co muszę teraz tutaj robić? Cover all the windows! O, widzicie? Okej, dobra, mamy tutaj kolejną teraz... podpowiedź, co musimy robić. Okej. Pyk! Dobra, zasłonięte! Jeszcze jedno! Pyk! Dobra, jest już wszystko pozasłaniane, chyba. Tak mi się przynajmniej też wydaje. Maybe I can sleep through this. Może po prostu pójdę spać. Okej, no to idziemy spać. Po prostu to prześpię. Dobra, ja sobie może tutaj chociaż jeszcze drzwi zamknę. Dobra, idziemy spać, moi drodzy! Tak jakby nigdy nic się nie stało. Po prostu idziemy spać. Miejmy nadzieję, że to już będzie kolejny chapter. Żeby mi się to po prostu zapisało, bo czekałem 10 minut, aż mi się ta gierka po prostu wygra. Ale no dobra, ciśnijmy tam. O, jest chapter drugi! The Thing, czyli jakaś rzecz, okej? Okay? Mega to jest głośne. Nie wiem, czy też tak macie głośno, ale ja mam po prostu mega głośno. No dobra, The Thing, czyli jakaś rzecz, coś. Był taki film kiedyś, The Thing, coś. Dosyć ciekawy był ten film. Dobra, o! Co ja teraz tutaj muszę robić? Może muszę jakoś szybko uciekać, bo coś takiego. Hello, czy ktoś tu jest, bo ja jestem w jakimś dziwnym labiryncie. O, pewnie tutaj coś mi za chwileczkę wyskoczy na Rejoka. Na bank, na 1000%. Nie, ja tak nie. Interact. It's locked, jest zamknięte. O, tutaj mogę sobie wejść. Okej, zamknijmy może tutaj... No zamykaj te drzwi, dobra. Czy mój ojciec tutaj coś grzebał? Jest ta rzecz, to jest SCP-746! Zaświeć tu.
Widzicie, jest ten SCP! O, co? To on się boi światła. A jak załączę to światło, to co się stanie? On się boi światła! I on idzie zawsze do cienia! Okej, dobra, to była chyba jakaś taka podpowiedź, że on zawsze idzie do cienia, tak się przynajmniej też wydaje. Czy mogę teraz tutaj wejść? Okej. I know, co tutaj pisze? I know they have seen the basement. Wiem, że widzieli piwnicę. Yes, we already have the first guy. Now we just need to get out of here. Could they be looking for me? Czy oni mnie teraz tutaj szukają, bo wszedłem do tej piwnicy. Mam do wyboru lewe albo prawe drzwi. Wydaje mi się, że musimy wybrać chyba lewe, ponieważ prawe to zejdziemy tam na dół do tej piwnicy. Tak mi się przynajmniej też wydaje. O, co to jest? Nie, tu jest coś... Tu jest coś mega dziwnego. Więc wydaje mi się, że musimy wziąć prawe. Ale czy na pewno? Ale czy na pewno? Oh my god! Hello? Czy ktoś tu jest? Hello? Bo nie chcę znowu tutaj zginąć i czekać na serwer 48 minut! Nie zabijajcie mnie, proszę was, nie zabijajcie mnie. O nie, czy ja muszę iść tutaj? Tu jest... O Jezus Maria, co to jest? Nie wiem, ale ja już się nauczyłem po Slendrinie, że najlepiej chodzić tutaj po prostu sobie tak boczkiem. Jakby ktoś miał mnie tutaj na środku, wiecie, jak złapać albo coś takiego. Ja w ogóle tu jakąś dziwną... Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Leć, 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 nie zatrzymuj się! Leć! Oh my god! Spadł! On się zatrzymuje co 3 sekundy, albo mi shift nie działa, ja nie wiem! Jak ja się cieszę, że mi się udało przed nim uciec, bo to byłby na pewno game over. O, mogę tu spać? Czekajcie, tu się mogę jakby co chyba ukryć z tego, co mi się wydaje. Tu nic nie mogę zrobić, tu nie mogę iść spać, ale już wiemy, że mamy tutaj jakąś, wiecie, jak miejsce do spania, może po prostu trzeba to przespać, tak jak to teraz zrobić. Czy to jest teraz sen? Nie wiem, ale jest strasznie. Tu nic też nie ma. Ja muszę zapamiętać mniej więcej, jak do tego łóżka tam pobiec. O nie, tam zaś ktoś pewnie będzie. Po co tutaj są w ogóle takie dziwne korytarze, to ja nie wiem. Interact, otwórz. O! A mogę się tutaj schować? Tutaj i po prostu zamknij te drzwi za sobą. Zamknij drzwi za sobą i po prostu tutaj być. O, przeszedłem przez otwarte, zamknięte drzwi. Lepiej biec tak, bokiem znowu. Jakby miało mi tutaj coś wyskoczyć. Te pomieszczenia są mega dziwne, bo ja nie wiem tutaj w ogóle o co chodzi. Ale widzę, że tu jest chyba jakiś przełącznik, czy coś tutaj da się wejść, albo coś takiego. Hello? Czemu to jest zabarykadowane? O co tu chodzi, ty? To jest jakieś labirynty i tak dalej. Tam nie chcę iść, bo tam się schodzi na dół, do kolejnego pomieszczenia. Tu na pewno on będzie. The thing, widzisz, tak mi się wydaje. Czy... O nie, no zamknęli mi tu drzwi, ja chciałem stąd uciec, a oni mi tu teraz drzwi zamknęli, więc jestem zmuszony do tego, żeby iść na dół, tylko nie zatrzymuj się, Junior. Proszę cię, no. O, mogę teraz iść tędy. Jezus, on zaś nie umie sprintować. Biegnij, po prostu biegnij. Znowu się zatrzymuje, no widzicie, bo to jest stamina mi spada. O, tu są jakieś regały fajne. No ale no... No po co te... Po co ktoś tworzył takie jakieś dziwne tutaj lokalizacje? To ja nie wiem. Co to są za labirynty, to ja nie wiem. O, tu można przejść, dobra. Tu jest coś do otwarcia, dobra. A tu? Tu jest pewnie spad. Tam, gdzie ten potworek spadł. Dziwne jest to, że jest tam jakiś przełącznik, który pozwoli mi otworzyć drzwi tutaj na bank, na 1000%. I jakaś szafka. Przecież tej szafki tutaj nigdzie nie było. Czy ja tutaj będę musiał zmuszony zostać się ukryć? Chyba tak. Oh my god! O! I need to hide! No dobra, no już się ukryłem! No przecież szybciej wiedziałem od ciebie! Musiałem to przeczekać, dobra. Ja czekam na kolejne instrukcje.
Bo jak ja teraz wyjdę, to na bank mnie ktoś zje. Czekajcie, on się porusza chyba w cieniu. Czy już mogę wyjść? Exit. Exit! Oh my god! O Jezus Maria! Ale udało się wydostać. Okej, dobra, czy to już był koniec? Nie, to nie był chapter drugi koniec. To był mój sen i patrzcie, no znowu to jest wszystko odbarykadowane. O co tutaj chodzi? Trzecia 19? I guess it was all a bad dream. Wydaje mi się, że to wszystko był jakiś zły sen. Go back to bed! Idź z powrotem do łóżka. Zamykaj te drzwi za sobą. No dobra, no nie wiem, czy to był sen, czy też nie sen, ale no dobra, ciśniemy dalej z tematem. Teraz będzie chyba chapter trzeci, tak mi się przynajmniej też wydaje, bo to już chyba był koniec chaptera drugiego, chyba, ale nie jestem pewien. Okej, okay, chapter trzeci. Strangers in the night. Strangers things. Zobaczcie, jakieś obce w nocy. Zaraz będę musiał wszędzie zaświecić światło, żeby on się nie ruszał podczas tego dziwnego czego. O! Co to jest? Five Nights at Freddy's? To jest Do You Copy! My jesteśmy na takiej wieży strażniczej! Co to jest? O, tu na bank się będę mógł znowu ukrywać, teraz już sobie to otworzę. Interact on off. Załącz to. On. No dobra, no coś tutaj zaświeciłem. Tu jest jakiś no sygnał. Tutaj coś tam, tutaj coś tam. Okej, dobra. Interact. Hey friend, siemanko przyjacielu. Want to play a game? Chcesz za mną zagrać w jakąś grę? Znowu mamy tutaj do czynienia z Jigsawem. Yes! I said! Powiedziałem. Do you want to play a game? Czy chcesz ze mną zagrać w grę? No. Show me where you are then! Powiedz... Pokaż mi, gdzie jesteś. O, no już zaświeciłem ci. Już ci zaświeciłem, hello! A więc, jesteś tutaj, no jestem tu! Be honest with me, bądź ze mną szczery, no! You alone out there, aren't you? Jesteś tam sam, prawda? Yes. Pewnie teraz miałem znowu powiedzieć no. That's good! Jest fajnie. Ja się hajduję! Oh my god, dobra, wyjdźmy jednak. No i co? No i co dalej? Can you see me? Czy widzisz mnie? Ty, bo to jest naprawdę Do You Copy. Myśmy grali kiedyś w taką gierkę. No i co? Za chwilę mi na bank tutaj znowu coś wyskoczy. Nie widzę cię. Connected. Połączone, co? No co z tym connected? Mogę stąd wyjść? Nie mogę. Hello? Nara. Nara. Ktoś jest bardzo nieuprzejmy. Ile razy tutaj będzie pukać, to ja nie wiem. Ale się zhajdowałem, czy to... Oh my god, to znowu był jakiś sen! Nie. Ja stąd nie wychodzę, nie wiem dlaczego, ale ja się mega tej gierki boję. Oh my god! Oh my god! Nie ruszyłem się! Czy to już jest koniec? Umarłeś naprawdę, ale dlaczego? Dlaczego umarłeś? Co ja zrobiłem nie tak znowu, no? Przecież się nie ruszałem! Mówili, że mam pogasić wszystkie światła i po prostu muszę się nie ruszać! No to się nie ruszam! I nie otwierać drzwi, no to nie otwieram drzwi! Co ta gra chce ode mnie? Dobra, moi drodzy, niestety gierka nie działa! Nie wiem, o co chodzi, ale gierka po prostu nie działa. Reset charakter? Nie wiem, reset nie działa, to po prostu nie działa. Nie wiem, o co chodzi, ale ja się nie potrafię pojawić teraz w tym moim dziwnym czymś tutaj. O! Mogę, patrzcie, begin? I od chaptera pierwszego muszę zaczynać znowu.
Nie. To już to nie gra, moi drodzy. Jeżeli sami chcecie to sobie przetestować, to przetestujcie. Ja kilka razy krzyknęłem, mam nadzieję, że wam się to podobało. Okej. Dobrze, moi drodzy, jak zakładacie tutaj listę wspierających, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za to, że jesteście, za to, że mnie wspieracie. Jesteście po prostu mega podram, jeżeli również ty chcesz mnie wesprzeć, kliknij ten niebieski przycisk wesprzyj obok napisu, który już mam nadzieję zaznaczał, że subskrybuj. Dobrze, moi drodzy, to był Roblox It Lurks. Mam nadzieję, że się ten odcinek podobał. Jeżeli nie, to zapraszam cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostaniesz duży. No dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. I widzę cię w następnym video. Gdzie się?